Szanowni Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jesteśmy już jakby no, dosyć daleko w takim dziale związanym właśnie z naszą seksualnością, etyką seksualną. Mam nadzieję, że podobały Wam się poprzednie katechezy, ksiądz Pawlukiewicz, ojciec Knoc. Naprawdę mega, mega jakby pozytywny przekaz dotyczący właśnie, czym jest seksualność, w jaki sposób na nią spojrzeć. Ale teraz, no właśnie, spróbujemy troszeczkę iść jeszcze do takiej teorii, żeby gdzieś w tym wszystkim jakby sobie porządkować pewne rzeczy. Część, no nie będę się oszukiwał, będę chciał Wam przekazać już raczej bardziej w szkole, więc dzisiaj taki mega, mega prościutki temat, pewien taki schemat, w jaki sposób należy przeżywać seksualność, konkretnie akt małżeński, bo tu już przechodzimy do aktu, czyli do konkretnego czynu, jakim jest współżycie w związku małżeńskim, w jaki sposób dokonywać oceny moralnej, czy to, co robimy we współżyciu, jest godziwe, czyli dobre, czy już będziemy mówili o jakichś kategoriach zła czy grzechu. Schemat jest bardzo prosty. Każdy z nas widział samochód, oczywiście, że tak. Samochód osobowy ma cztery koła, dzięki którym może się poruszać. I tu jest ta sama zasada. Są cztery elementy, tak, które muszą mieć miejsce w akcie małżeńskim, aby mówić o tym, że on jest godziwy, że on jest dobry, że to współżycie jakby nie powoduje, że mamy do czynienia z grzechem. Pierwsza rzecz to jest osoba. Tak? Otwartość na osobę. To jest coś niesamowicie ważnego, ale jakże też oczywistego. We współżyciu potrzeba dwojga osób, mężczyzny i kobiety. Jeżeli pojawia się jedna osoba, będziemy mówili o czym? O masturbacji, czyli mamy do czynienia z grzechem. Tak? Więc faktycznie pierwsza rzecz, czy taki pierwszy element, to jest faktycznie osoba. Drugim elementem, czy takim drugą taką zasadą jest miłość i wspólnota. Czyli ja nie tylko jestem otwarty na tą osobę, ale co więcej, ja kocham tą osobę, ja pragnę jej dobra, jednocześnie ja tworzę z tą osobą wspólnotę. I to jest nasza wewnętrzna, zamknięta wspólnota. Czyli mamy już męża, żonę, teraz my pragniemy naszego dobra, pragniemy naszego szczęścia, pragniemy obdarowywać się miłością, tak? Bo niestety, właśnie tutaj się nam może wydawać coś absurdalnego, ale w małżeństwie może dochodzić też do gwałtu. Tak, zmuszanie do współżycia, o tym będę mówił nieco więcej wtedy, kiedy będę omawiał grzechy przeciwko cnocie czystości, to niestety jest też poważny problem i to nie jest, wiecie, jakiś marginalny problem, ale to dzisiaj jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Najczęściej zdarza się ona na poziomie nie tyle przemocy fizycznej, co werbalnej, psychicznej, czyli zmusza się jakby wewnętrznie, psychicznie jakąś osobę do tego, aby faktycznie ona współżyła. I to jest dzisiaj niestety bardzo, bardzo poważny problem. Tak? Więc zobaczcie, jest osoba, jest miłość, tak? Czyli chcę obdarowywać kogoś miłością, ktoś odpowiada na tą miłość i wspólnota. Kolejny rzecz to jest seksualność, czyli ja wykorzystuję, właśnie współżyjemy w taki sposób, w jaki nas zaplanowała natura. Tak, tutaj no, biologia się kłania, akt małżeński, tu chyba nie muszę tłumaczyć, jak fizycznie rozmnażają się ludzie. To jest pełen akt małżeński, w taki sposób on się musi dokonywać. Koniec, kropka, tutaj nie ma żadnej innej filozofii. I ostatni, czwarty element, to jest otwartość na przekazanie życia. I teraz bardzo według mnie no, ważny taki element, który trzeba byłoby wyjaśnić, bo gdzieś pewnie niestety wkrada się takie błędne rozumienie tego elementu, czyli uważa się, i to jest błąd, że każde współżycie musi prowadzić do poczęcia dziecka. To jest absolutnie błędne rozumienie. W czasie każdego współżycia ja jestem otwarty na potomstwo, ale ja nie zakładam, że to współżycie akurat będzie powodowało, że dziecko się pocznie. Ja jestem otwarty na to. Tak? Może się tak stać, bo dlaczego tak ma być? Z tego względu, że ja biorę odpowiedzialność za życie. Seksualność to jest czerpanie przyjemności, to jest prawda. Ale pamiętajcie, no to jest to, co mówiliśmy sobie, tak, w tych schematach, które były wcześniej, że to nie jest tylko i wyłącznie, tutaj troszeczkę teologia małżeństwa się, tak, początek roku. Teologia małżeństwa, sakrament małżeństwa, tak. Nie tylko i wyłącznie przyjemność, ale również celem małżeństwa jest zrodzenie
wychowanie potomstwa. To są równoważne cele. Więc teraz, kiedy te cztery elementy, osoba, miłość, wspólnota, seksualność, otwartość na życie, na poczęcie się życia, jeżeli te elementy są zachowane w akcie małżeńskim, wszystkie, to co robimy, jest absolutnie dobre i godziwe. Czyli techniczna sprawa, jak to się dokonuje współżycie, jak ten akt wygląda, jest dla nas nieistotne. Istotne jest to, że jest otwartość na osobę, jest miłość i wspólnota, jest otwartość na seksualność taką, jaką zaplanował Pan Bóg i jest otwartość na życie. Jeżeli to się dokonuje, wszystko jest ok. Kiedy się spotkamy, mam nadzieję, że to za jakiś czas nastąpi, liczę na to, to faktycznie wytłumaczę Wam jakby takie kilka takich bardzo praktycznych wskazań Wam podrzucę, tak żeby faktycznie uporządkować sobie tą wiedzę. Na ten moment dnia dzisiejszego to jakby w zupełności gdzieś nam wystarczy. Te cztery elementy zapamiętajcie, tak? Jeszcze raz powiem. Osoba, miłość i wspólnota, seksualność i otwartość na przekazywanie życia. Te cztery elementy są zachowane. Wszystko jest w dobrym kierunku, idzie tutaj, nie mamy się czego martwić, więc to jest jakby najważniejsze, jakby takie clue. Z tego też faktycznie zróbcie sobie z tych czterech elementów taką prostą notateczkę do zeszytów. To na pewno Wam się gdzieś tam przyda. Na następnych katechezach spróbujemy jakby przyjrzeć się jakby już kolejnym rzeczom, które właśnie dotyczą tego zagadnienia. Z takich ogłoszeń to kochani, zdawajcie katechizm, zdawajcie te rzeczy, które są do zdania. No ja niestety chyba pewnie będę musiał już troszeczkę zacząć Was tam cisnąć i śrubkę troszeczkę zacząć dociskać, bo tutaj widzę ten pierwszy semestr nam tak po prostu uciekł w międzyczasie, więc teraz no troszeczkę będę musiał tak troszeczkę bardziej Boga Sprawiedliwego zagrać i szukać tych Waszych właśnie ocen, tych Waszych zdolności, ale to ja jeszcze będę do Was w tym tygodniu postaram się taką informację stworzyć, napisać, żeby to do Was doszło. Na ten moment, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni, bo w tym tygodniu śnieży niesamowicie. Mam nadzieję, że nigdzie nie musicie podróżować. Trzymajcie się w zdrowiu. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.